Scott? Kiedy miałam 12 lat, ukazał mi się Pan. Otworzył mi piersi, zabrał serce i odszedł. Kiedy miałem 13 lat, wstąpiłem do kościoła. Miałem wtedy dzień jedno. Niemożliwe, żebyś mogła żyć bez serca. Nic nie jest niemożliwe dla niego. Byłam pozbawiona serca. Byłam pozbawiona serca długo. Pewnego dnia, kiedy modliłam się w kaplicy, otoczyło mnie nagle światło z nieba, a w świetle tym zjawił się Pan, trzymając w swoich świętych rękach ludzkie serce, ale gorejące czerwienią. Kiedy padłam na kolana, Pan zbliżył się do mnie, otworzył ponownie mój lewy bok, włożył trzymane w rękach serce i rzekł: oto najdroższa córko, tak jak wcześniej zabrałem ci twoje własne serce, tak teraz daję ci serce moje, które będzie źródłem twojego życia. Po czym zamknął otwór w moim boku. Pozostała jednak w tym miejscu podłużna szrama. Dziękuję. No jest to.